Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze opowieści. Sprawa Krzysia, doktor Stochaj na miejscu zdarzenia. Potem taki jeszcze szczegół tam było, jak powiedziałem, bardzo wąsko między tapczanem a ścianką, meblościanką była wąska, no taka wąziutka ścieżka, tak powiem. Ale dlaczego to zauważyłem, że była wąska? Bo jak przechodziłem, to zawadziłem o uchylone drzwiczki od barku. Automatycznie spojrzałem tam do środka i tam stała butelka alkoholu, napoczętego alkoholu, to nie była pełna butelka. Tak, ale to tak zarejestrowałem, no bo przecież to różnie bywa, ludzie sobie przychodzą, drinka zrobią, odstawią i nic nadzwyczajnego, to uważałem, że nie jest. Ale ten pan w każdym razie zarejestrował. I potem prawdopodobnie, gdy wykonywałem sekcję zwłok, skojarzyłem sobie ten obrazek, że tam stała butelka na poczętej budki. Siódmego kwietnia odwiedziłem w poznańskim Zakładzie Medycyny Sądowej dobrze znanego wam doktora Mariana Stochaja. Chciałem podpytać go o szczegóły jego udziału w śledztwie o kryptonimie Zemsta. Zapewne kojarzycie tę sprawę. To jedno z najgłośniejszych polskich śledztw na początku lat 90. minionego wieku. Tajemniczy mężczyzna, podróżując po kraju, na terenie wielkomiejskich blokowisk zaczepiał młodych chłopców. Sprytnie skłaniał ich do wprowadzenia go do mieszkania, po czym plądrował te mieszkania, a chłopców czasami gwałcił i zabijał. Do 22 kwietnia 1991 roku poznańscy policjanci nic nie wiedzieli o tej sprawie nadzorowanej przez Komendę Główną. Do 22 kwietnia. Tego dnia bowiem na osiedlu piastowskim w Poznaniu rodzice, wróciwszy z pracy do domu, znaleźli zwłoki swojego synka, 12-letniego Krzysia. Oględziny i sekcję zwłok przeprowadzał właśnie dr Stochaj. Nasza rozmowa miała dotyczyć tylko tych czynności, ale ten znakomity medyk i zarazem gawędziarz rozkręcił się i rozwinął bardzo ciekawie swoją opowieść. Dzięki temu mogę zaprosić was do wysłuchania gawędy o tym, jak postrzega medyk sądowy miejsce zbrodni. Moje drogie, moi drodzy, nadstawcie uszu. Ja to pamiętam, to były godziny popołudniowe, właściwie już późno popołudniowe. Jak zwykle przyjechał radiowóz, jest zabójstwo, no i zawieźli to osiedle. Tam już było mnóstwo osób, mnóstwo milicji po prostu. Cała ekipa już była. Która to była godzina, mniej więcej? To tak gdzieś mogło być 18-19, tak mi się wydaje, że to taka mniej więcej mogła być godzina. No i szaro było w każdym razie. No jak wszedłem do tego mieszkania, jak już mówiłem, było pełno ludzi, między innymi ekipa techników, no i całe prawie dowództwo Komendy Wojewódzkiej wtedy, między innymi pułkownik Mróz, pamiętam, był naczelnik Wydziału Dochodzeniowego Komendy Wojewódzkiej, był podpułkownik Knop, który był zastępcą komendanta wojewódzkiego wtedy w milicji, Jurek Jakubowski i tam pozostali policjanci. Wszedłem do tego mieszkania, to było typowe mieszkanie w bloku. Najpierw korytarzyk i z tego korytarzyka prowadziły drzwi do kuchni, do pokoju i do małego pokoiku po lewej stronie tego korytarzyka. Tam był malutki pokoik. Po prawej stronie tego pokoju, jak wchodziło się z korytarzyka, na wprost było okno. Po prawej stronie był tapczan, czy wersalka, chyba tapczan. A po lewej stronie meblościanka, typowa taka kowalskich meblościanek. No i na tym tapczanie leżały zwłoki chłopca. Potem się okazało, że to był Krzysiu, bo jak rodzina krzyczała tam bez przerwy, że rodzice rozpaczali, no to imię się pojawiało co chwileczkę, więc
utrwaliło mi się to, że to Krzysiu. Czyli jak pan doktor był tam na miejscu, to rodzice jeszcze jakby dawali wyraz swojej... No tak, no szaleli, mówiąc krótko, no to się nie ma co dziwić. Oczywiście. Szczególnie ojciec na początku był wyciszony bardzo, ale potem już no, szalał i tam go... uspokajali go. Potem się ten sztab cały, że tak powiem w cudzysłowie, wyniósł z tego mieszkania, szukając innego pomieszczenia, żeby mogli ze spokojem przesłuchiwać tych ludzi, a nie tam w tym mieszkaniu, gdzie dokonano tego zabójstwa. No w każdym razie widziałem te zwłoki leżące na tapczanie w pozycji takiej boczno-brzusznej. Tak mi się wydaje, że prawdopodobnie pogotowie ratunkowe, które przyjechało, badali go, a więc zmienili pozycję wyjściową. I dlatego leżało w taki sposób. Śledztwo później wykazało, że on był położony na brzuchu w ogóle, na tym tapczanie, ale pozycja była zmieniona, no bo działania pogotowia ratunkowego tu wchodziły w grę. Przystąpiłem do oględzin tych zwłok, badałem wszystkie znamiona śmierci i na podstawie tych znamion śmierci, po pierwsze, ustaliłem przybliżony czas zgonu. Stwierdziłem, że to były godziny ranne, a więc tyle godzin upłynęło od śmierci do chwili, gdy przystąpiłem do tych oględzin. A może nam pan zdradzić, po czym poznaje się? Poznaje po zachowaniu plam pośmiertnych, czy się przemieszczają, czy nie, czy znikają pod wpływem ucisku, ale potem powracają, czy nie powracają, czy już nie powracają, czy też nie można już dokonać takiego badania, że się naciśnie na plamę, ona już nie blednie, to znaczy, że już utrwalone są plamy pośmiertne i to jest znacznie dłuższy czas od zgonu. No i potem zachowanie stężenia pośmiertnego, czy jest w pełni zachowane we wszystkich mięśniach grzbietowych, czy tylko górna partia jest objęta stężeniem, a dolna jeszcze nie, a więc to jest wtedy krótki czas od zgonu. Jeśli wszystkie mięśnie, to jest już dłuższy czas od zgonu. Na podstawie tych podstawowych dwóch elementów, znamion, przybliża się czas zgonu. No potem szczegółowe oględziny, on nie miał żadnych obrażeń, to pamiętam jak dziś, żadnych obrażeń poza śladami na szyi pod postacią smugowatych wycisków na skórze, szczególnie w przedniej części szyi. Nieregularne to było. Nie można byłoby stwierdzić, że to jest typowa bluzda wisielcza, bo to nie była linijna, tylko taka szeroka i nieregularnie wyciśnięta na skórze szyi. Szczególnie mama chyba mówiła, że ona wyjęła mu spod szyi ręcznik. No to by się zgadzało, że węzeł od ręcznika jest szeroki przecież, nawet zwinięty ręcznik w rulon jest o wiele szerszy niż typowa pętla sznurka czy paska. No w każdym razie ten ślad świadczył o tym, że przyczyną zgonu najprawdopodobniej było uduszenie na skutek zadzierzgnięcia. Potem taki jeszcze szczegół tam był, jak powiedziałem, bardzo wąsko między tapczanem a ścianką meblosiarku była wąska, no taka wąziutka ścieżka, że tak powiem. Ale dlaczego to zauważyłem, że była wąska? Bo jak przechodziłem, to zawadziłem o uchylone drzwiczki od barku. Automatycznie spojrzałem tam do środka i tam stała butelka alkoholu. Na początek alkoholu, to nie była pełna butelka. Tak, ale to tak zarejestrowałem, no bo przecież to różnie bywa, ludzie sobie przychodzą, drinka zrobią, odstawią i nic nadzwyczajnego, to uważałem, że nie jest. Ale ten fakt w każdym razie zarejestrowałem.
I potem prawdopodobnie, gdy wykonywałem sekcję zwłok, skojarzyłem sobie ten obrazek, że tam stała butelka na poczętej budki. Ale pomyślałem sobie, no niemożliwe, żeby chłopczyk 12-letni pił alkohol w domu gdzieś tam. Ale powiedziałem, co się nigdy prawie nie zdarzało w takim przypadku młodego chłopczyka, żeby poziom alkoholu zbadać. No i zleciłem badanie alkoholu, krwi na alkohol. No i rzeczywiście był wynik dodatni, był, nie pamiętam jaki poziom był, ale w każdym razie był stwierdzalny zapach, stwierdzalny poziom alkoholu. Przy czym podczas sekcji zwłok, jeszcze to może mnie bardziej utwierdziło w podjęciu tej decyzji, że po otwarciu czaszki i wyjmowaniu mózgowia jest taki charakterystyczny zapach, który nie jest typowy dla zapachu mózgu, takiego normalnego mózgu, tylko gdzie ktoś przyjmie jakiś napój bardzo taki aromatyczny jakiś, to wtedy tam się ten zapaszek unosi, że tak powiem, nad poziomem mózgowia, jak się otworzy czaszkę. Moi nauczyciele nawet uczyli nas, że po otwarciu sklepienia czaszki, po zdjęciu pokrywy czaszki, należy podchylić się i powąchać ten mózg. Teraz już obecnie asystenci tego nie robią. Chyba że jest tak ewidentny zapach przy niektórych zatruciach, jak cyjankiem na przykład, no to wtedy ten zapach to na korytarzu nawet się wyczuwa. To jest co innego. No ale to wracając do tej kwestii alkoholu, no to rzeczywiście był stwierdzalny poziom alkoholu. Nieduży, nieduży. Natomiast co się tyczy przyczyny zgonu, no ewidentnie były podbiegnięcia krwawe w tkankach miękkich szyi po odpreparowaniu skóry, w przyczepach mięśni i pochyłych szyi. I do tego jeszcze też charakterystyczne, że nie były one równolegle i równomiernie rozmieszczone, tylko tak ogniskowo, co świadczyć mogło o tym, że ten ręcznik mógł być narzędziem zadzierzgnięcia. I tu jest ciekawostka taka techniczno-sądowo-lekarska, że gdyby to był ręcznik zwinięty w rulon, ale sukły, nie byłoby tych śladów. Aha. Ale ponieważ i siła ucisku byłaby musiała być znacznie większa niż gdy był on zmoczony. Gdy był zmoczony, to sama ta konsystencja, spoistość tego rulonu mokrego stanowiła groźniejsze narzędzie niż suchy rulon takiego ręcznika, który nie zostawiłby śladów prawdopodobnie. Bo już by było wtedy łatwiej było tym ręcznikiem przykryć mu otwory oddechowe. Też nie byłoby śladów, chyba żeby ruszał się bardzo gwałtownie i otarcia na skórkę jakieś drobne by były na powierzchni czubka nosa, na wargach. No to jedynie takie pośrednie ślady by mogły być. Ale ruszenie suchym takim rulonem ręcznikowym byłoby technicznie trudniej sprawcy, a po drugie mogłoby nie być żadnych śladów. W ogóle gdyby to zabrał i schował to narzędzie pod tytułem ręcznik, można by było potem mieć bardzo duże problemy z ustaleniem mechanizmu i przyczyny śmierci. No i to tak mniej więcej wyglądała sytuacja, co się tyczy oględzin tego chłopca i jego, no i jego sekcji zwłok, tyle co. Znaczy, sekcja coś dopowiedziała do rezultatów oględzin? To potwierdziła. Przyczyną zgonu było gwałtowne uduszenie na skutek braku dopływu powietrza do płuc.
Tak, że przed typowa, nie, może nie wersja, tylko typowy sposób zadławienia poprzez zagarlenie, poprzez zadławienie, poprzez zadzierzgnięcie. Więc wszystkie te poprzednie, co wymieniłem, zadławienie, zagarlenie, odpadały, bo wtedy byłaby treść w drzewie skrzelowym i w ktami, a tam było zupełnie czyściutko, tam nic nie było, także to nie było ani nie zachłysnął się treścią swoją żołądkową przy wymiotach na przykład, tego się nie stwierdzało, jedynie uduszenie poprzez zadzierzgnięcie, a nie powieszenie. To wtedy jest zupełnie inny mechanizm zgonu. Takie przypadki zadzierzgnięcia, a nawet i powieszenia na nietypowym materiale są niekiedy trudne do stwierdzenia, jaki był mechanizm i jakie było narzędzie. Jest to trudne, bo nie zostawia takich ewidentnych śladów jak pasek czy sznur, czy linka, czy żyłka, bo na żyłce też się ludzie wieszają przecież. To wtedy są ewidentne bruzdy wisielcze, a tu nie ma, są nietypowe i niecharakterystyczne. Trzeba mieć trochę doświadczenia, żeby wyobrazić sobie, czy te ślady takie nietypowe mogą mieć związek z zadzierzgnięciem czy z powieszeniem. Pamiętam pielęgniarka, która się powiesiła na bandażu elastycznym. Wracając z sylwestrowej zabawy z mężem, pokłóciła się. Przyszli do mieszkania już, a ona jeszcze powiedziała, że idzie zapalić papierosa na zewnątrz. To była zima, no to Sylwester. I poszła i powiesiła na czepaku, na bandażu elastycznym, który się tak rozciągnął, że jej głowa i tułów były kilkanaście centymetrów nad ziemią. Gdyby się jeszcze bardziej rozciągnął, nie byłoby nieudolne powieszenie, bo by głowa spoczęła na podłożu i nie byłoby ucisku. Także tu mieliśmy też dosyć problem, żeby rozstrzygnąć narzędzie. Jakie narzędzie? A pętla była, z czego sporządzona? No to tak, co się tyczy tych różnych rodzajów pętli, na krawacie na przykład też powiesił się syn jednego ze znanych tu poznańskich artystów na własnym krawacie. Powiesił się tam, że a jego matka po jakimś czasie powiesiła się na staniku na przykład. Także to. No i potem były wytłumaczenia, dlaczego stał się koneserem alkoholu. No z tej rozpaczy, nie? Jedno i drugie ja robiłem. Pracował pan? Tu przyszedł, jeszcze na Lewinach był. U tego chłopca, u tej kobiety nie. Tu przychodził, no i musiałem go jakoś pocieszać. No jak pocieszać? Przychodził do pana? Miał wyrzuty sumienia. Aha. Wyrzuty sumienia w odniesieniu do syna. Tam były niesnaski, jakieś rodzinne. Szczególnie on, ten chłopak, jakoś tak alienowany. Były takie rodzinne kłopoty jego. I ojciec miał pewnie wyrzuty sumienia i dlatego tu przychodził, no jak to zwykle bywa, po pierwsze chciał wygasić ten swój ból i winę, usiłując na wszelką cenę dowodzić, że to nie było samobójstwo. Aha. Tego syna. Ale to są znane z historii i z psychologii zjawiska, wypieranie poprzez podkładanie innego tła, czyli innej przyczyny. W tym momencie chciałem wyjaśnić, dlaczego w ogóle postanowiłem porozmawiać z doktorem Stochajem o wycinku sprawy o kryptonimie Zemsta.
Otóż dlatego, że przygotowuję obszerny reportaż o niej, zawierający sporo nowości. No i pomyślałem sobie, że doktor powinien się w nim znaleźć. Potraktowałem też to jako rozruch przed naszym wspólnym, większym projektem audio. Wróćmy jednak jeszcze do sprawy. Kiedy policjanci kończyli powoli śledztwo, m.in. komisarz Marek Bronicki i nadkomisarz Jerzy Jakubowski zostali wysłani na urlop. I właśnie na urlopach dowiedzieli się, że ich ręcznikowy dusiciel, czyli Tadeusz Kwaśniak, powiesił się w celi aresztu śledczego. Stało się to 24 lipca 1991 roku. Na oględziny martwego Kwaśniaka został wezwany dr Stochaj. Drugie wejście pana doktora do tej sprawy to była śmierć podejrzanej. Tak, to nad ranem. Już byłem tu w zakładzie i dzwonił do mnie, telefonował do mnie prokurator prokuratury Stare Miasto. A nawiasem jest mój kumpel, starszy trochę ode mnie był. Jest, on jeszcze żyje zresztą. I mówi, stary, przyjeżdżaj, bo mamy kłopot w celi. Myślałem, że jakieś pobicie, że trzeba zbadać, żeby ocenić kwalifikacje, czy powyżej niż poniżej, czy... A on pochodzi i mówi, o, wyraził się odpowiednio łacińskim aforyzmem. Na mać się kończyło to, że chodź zobacz, co się stało w celi. No i zaprowadził do tej celi. No i zwłoki leżały na posadzce celi. W samym środku się wchodziło, drzwi się otworzyło, prościuteńko w drzwiach leżały. Pamiętam, jak dziś ubrane były w piżamę i skarpetki czy laczki, już coś na stopach miał w każdym razie. No i nasz bandaż elastyczny właśnie, odcięty, tak była pętla normalna i odcięty powyżej tej pętli. Na szczęście tego nie ruszali pewnie, bo po co mają panowie, jak to śmy po delikatnym zdjęciu, no jest bruzda ewidentna. No i jest powieszenie. Jak się wchodziło do tej celi, to też jeszcze tak pamiętam, po prawej stronie była takie parawanem takim wiszącym na stelażach, zasłona dla intymnych stan, łazienka, kacja i umywalka. I na tym rusztowaniu tej zasłony, tam była przyczepiona reszta tej pętli wielczej, czyli w tym miejscu się powiesił, prawdopodobnie za zasłoną, prawdopodobnie. No ale być może, że gdy były drgawki pośmiertne, w momencie śmierci, rozkołysał czy nogami zawieni i to się przesunęło, także ten, co wszedł do tej celi, ten profos, jak to tam się nazywa, widział już sylwetkę wiszącego człowieka. Wszystkich zainteresowanych tą historią odsyłam do moich podcastów, mam ich kilka na kanale i jednocześnie zapraszam do oczekiwania na moją najnowszą trukrajmową książkę, która jest już na ukończeniu. O szczegółach będę Was informował. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia już niebawem.